Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele i instruktorzy zawodu oraz Wy, drodzy uczniowie. Z wielką przyjemnością mam okazję zaprosić Państwa do poznania laureatów czwartej już edycji konkursu Razem do Zawodu. Konkurs ten w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego organizuje Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Celem konkursu jest zainspirowanie Was, drodzy uczniowie szkół zawodowych, do wspólnego przygotowania projektu związanego z branżą, z którą w przyszłości zwiążecie swoją ścieżkę zawodową. Formuła konkursu nie tylko sprzyja kształtowaniu umiejętności pracy zespołowej. Pozwala ona także na łączenie nabytej w czasie szkolnej nauki wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. Jednocześnie konkurs Razem do Zawodu służy podniesieniu prestiżu szkolnictwa zawodowego, pomaga wypromować najzdolniejszych uczniów szkół zawodowych i zachęca do wyboru tej ścieżki kształcenia. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, epidemia, z którą zmagamy się od przeszło roku, nie przeszkodziła w organizacji tegorocznego konkursu. W tym trudnym dla całej oświaty czasie do rywalizacji przystąpiło aż 56 zespołów projektowych, spośród których 46 zostało zakwalifikowanych do etapu prezentacji prac przed komisją konkursową. Ze względu na stan epidemii, podobnie jak w ubiegłym roku, zakwalifikowane uczniowskie zespoły projektowe przedstawiały swoje prace konkursowe zdalnie za pomocą platformy do webinarów i wideokonferencji. Mimo nietypowej sytuacji, poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki. Członkowie kapituły konkursowej, złożonej z pracodawców reprezentujących poszczególne branże oraz przedstawicieli pomorskich uczelni, takich jak Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, dokonując oceny prezentowanych prac, podkreślali ich wysoki poziom merytoryczny oraz wielkie zaangażowanie, kreatywność i innowacyjność uczniów. Wyróżnieni w konkursie Razem do Zawodu uczniowie otrzymają nagrody w postaci bonów finansowych o wartości od 100 do 500 zł. Nagrody te przyznano odrębnie dla każdej z branż objętych tegorocznym konkursem. Mamy więc nagrody dla laureatów konkursu w branżach. Chciałbym je wymienić. ICT, transport, logistyka i motoryzacja oraz przemysł morski, turystyka, sport i rekreacja oraz przemysł spożywczy, budownictwo, meblarstwo oraz energetyka i ekoenergetyka, chemia lekka i środowisko. Dzisiejsza gala pokazuje, że możemy i potrafimy znajdować rozwiązania pozwalające na realizację wspólnie nakreślonych celów, że mimo istniejących oczywistych trudności umiemy mądrze wspierać pomorskich uczniów. Za to pozytywne nastawienie pragnę podziękować zarówno organizatorom konkursu, Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza, jak i członkom kapituły konkursowej oraz wszystkim nauczycielom kształcenia zawodowego, którzy w tej nietypowej sytuacji opiekowali się zespołami projektowymi. Wszystkim uczestnikom konkursu Razem do Zawodu serdecznie gratuluję. Drodzy uczniowie, szanowni Państwo, Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz pracodawcami realizuje już od 2013 roku przedsięwzięcie strategiczne kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie.
Przedsięwzięcie to służy wzmocnieniu potencjału pomorskiego szkolnictwa oraz lepszemu powiązaniu tego szkolnictwa z branżami kluczowymi dla rozwoju naszego regionu. Realizowane w ramach tego przedsięwzięcia działania współfinansowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a ich łączna wartość to ponad 380 milionów złotych. Ważnym elementem przedsięwzięcia strategicznego jest projekt Programy Motywacyjne dla Uczniów Pomorskich Szkół Zawodowych. Dzięki temu projektowi możliwe jest bezpośrednie wsparcie uczniów szkół zawodowych, między innymi poprzez stypendia, dodatkowe staże u pracodawców i kursy zapewniające dodatkowe kwalifikacje zawodowe. To właśnie w ramach tego projektu wypłacono już ponad 2000 stypendiów dla młodych ludzi utalentowanych w zakresie przedmiotów zawodowych. Równie ważną formą pomocy dla uczniów szkół zawodowych jest możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, na przykład w zakresie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, eksploatacji urządzeń oraz instalacji sieci elektroenergetycznych, czy też prowadzenia księgowości komputerowej z elementami kadr i płac. Do tej pory dzięki udziałowi w projekcie Programy Motywacyjne dla Uczniów Pomorskich Szkół Zawodowych tego typu poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje uzyskało 4620 uczniów szkół zawodowych. Warto podkreślić, iż mimo trwającej epidemii staramy się, by uczniowie szkół zawodowych mogli korzystać ze wszystkich możliwych do realizacji w obecnej sytuacji form wsparcia. Wśród prowadzonych obecnie działań skierowanych do uczniów jest również konkurs Razem do Zawodu, który organizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza. Organizatorem konkursów jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, która już po raz czwarty zrealizowała konkursy dla uczniów pomorskich szkół zawodowych. Celem prowadzonych działań jest m.in. przygotowanie kompetentnych kadr na rynek pracy, a także poprawa zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych oraz podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim. Dzięki realizacji projektu promujemy szkolnictwo zawodowe, a w szczególności w zawodach odpowiadających branżom kluczowym w naszym województwie. Udział młodzieży w inicjatywie konkursowej zwiększa ich motywację do podnoszenia wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych, uczy współpracy w zespole poprzez zaangażowanie w działalności projektowe, a przede wszystkim rozwija zawodowe pasje. Tegoroczna edycja konkursów przeprowadzona została w 5 branżach kluczowych: ICT, elektronika, transport, logistyka i motoryzacja oraz przemysł morski. 3. branża, turystyka, sport i rekreacja oraz przemysł spożywczy. Budownictwo, meblarstwo oraz energetyka i ekoenergetyka. I ostatnia branża, chemia lekka i środowisko. Do konkursu wpłynęło 56 zgłoszeń. Do 4. etapu prezentacji prac przed komisją konkursową zakwalifikowano 46 zespołów, łącznie 196 uczniów. Nagrodzono 15 zespołów projektowych, wyróżniono 13 zespołów projektowych. Zapraszam Państwa na ogłoszenie wyników. Branża ICT i elektronika. Wyróżnione zespoły. Projekt Kapsuła Marzeń, przygotowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. Projekt Frezarka CNC, przygotowany przez Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni. Projekt Klawiatura Mechaniczna, przygotowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku. Projekt Czujniki Ultradźwiękowe, wspomagające codzienne życie osób niewidomych, przygotowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku. Projekt Currus Reguntur, przygotowany przez
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku. Przechodzimy do nagród w branży ICT i elektronika. Miejsce trzecie, projekt PLACY, przygotowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie. W skład zespołu projektowego wchodzą Dominika Jelińska, Jonatan Drygiel, Bartłomiej Hinc, Adam Legieć. Projekt dotyczył stworzenia strony www i aplikacji, która ma informować o wolnych miejscach w lokalach gastronomicznych. Miejsce drugie. Projekt Ale Jazda, przygotowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, a w skład zespołu projektowego wchodzili Piotr Wykowski, Alan Ludwik, Igor Bondaryk, Wojciech Prądzyński. Celem projektu było stworzenie inteligentnego wózka zakupowego, którego nie trzeba pchać ani ciągnąć. Miejsce pierwsze. Projekt Future Body Renewal, przygotowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku. W skład zespołu projektowego wchodzą Oliwier Nowak, Grecjan Świtalski, Ewa Reichert, Alicja Reichert, Szymon Król. Celem projektu było stworzenie projektu łóżka rehabilitacyjnego kończyn dolnych, które łączy w sobie funkcję 5 łóżek w jednym. Natomiast sterowanie łóżkiem jest z poziomu aplikacji. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym w branży ICT i elektronika. Proszę o głos ekspercki. Muszę powiedzieć, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony poziomem projektów, poziomem zaangażowania uczestników w projekty. I co prawda z początku myślałem, że będzie ciężko nadążyć, biorąc pod uwagę, że organizator naprawdę zaserwował bardzo duże tempo prezentacji projektów, ale koniec końców okazało się, że nie było trudno skupić się na tymi projektami, dlatego że one były na tyle ciekawe i różne, że naprawdę fantastycznie się je oglądało. Myślę sobie, że jeżeli w tak młodym wieku realizujecie takie ciekawe projekty, to jest naprawdę niezła prognoza na przyszłość i strach pomyśleć, jakimi ciekawymi rzeczami będziecie się zajmować za 10-20 lat. Branża budownictwo, meblarstwo oraz energetyka i ekoenergetyka. Wyróżnione projekty. Projekt renowacja, przywracanie życia zabytków, przygotowany przez uczniów Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku. Projekt stare przekuć w nowe, przygotowany przez uczniów Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku. Projekt darmowa energia z drogi, przygotowany przez uczniów Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku. Projekt spalinowe CWU, przygotowany również przez uczniów Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, a także projekt zamknięty obieg energii na przykładzie koncepcji ekologicznego osiedla, przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku. Przechodzimy do nagród. Miejsce trzecie. Projekt Ożywiony Przystanek Zbrojenie. Projekt przygotowany przez uczniów Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku. W skład zespołu projektowego wchodzili Magdalena Bielska, Jarosław Dąbkowski, Aleksandra Kryszczuk, Filip Pietrusiński i Sebastian Wojtasiewicz. Celem projektu jest przedstawienie naturalnych wzmocnień dla zbrojenia w budownictwie oraz potrzeby redukcji materiału i energochłonności w budownictwie. Miejsce drugie. Zielony Park Sprawnościowy.
Projekt przygotowany przez uczniów Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku. W skład zespołu projektowego wchodzili Hubert Ćwiek, Oliwia Kolberg, Klaudia Trojakowska, Dominika Wojciechowska, Jakub Zand. Celem projektu było stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu zmieniającego funkcjonalność byłego boiska na pożarniczy tor przeszkód. Miejsce pierwsze, projekt Smart Arps Civitas, przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku. W skład zespołu projektowego wchodzili Kinga Marszałek, Maksymilian Urbaniak, Iga Nowakowska, Michał Hetmański, Gracjan Sędkowski. Projekt przedstawia koncepcję miasta przyszłości, miasta odpornego na COVID. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym w branży budownictwo, meblarstwo oraz energetyka i ekoenergetyka. Marek Chodnicki, Politechnika Gdańska. Uczestniczę już drugi raz w konkursie i jako ekspert. Co mogę powiedzieć? Bardzo zadowolony jestem i z poziomu tego, zwłaszcza zaangażowania młodych ludzi, którzy są często na po początku swojej drogi w szkołach średnich, to jest pierwsza, druga klasa technikum na przykład. I już ich wiedza jest na poziomie nawet studentów pierwszego roku uczelni technicznych, czyli że umieją stosować programy komputerowe, umieją poszukać informacji, to takich znaczących technicznych, angażują swój czas i swoją umiejętności do tego, żeby coś stworzyć. Wiadomo, że nie są to projekty aplikacyjne czy takie gotowe do zrobienia, ale większość z nich była na poziomie bardzo, bardzo, bardzo wysokim. To tyle z mojej strony i mam nadzieję, że w kolejnych edycjach także będę zaproszony do bycia ekspertem. Dzięki. Branża turystyka, sport i rekreacja, przemysł spożywczy. Wyróżnienie trafia do projektu Aktywnie przez Pomorze, przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Elektryk imieniem Noblistów Polskich w Słupsku. Projektu Zdrowe, smaczne, kolorowe, kupuj produkty krajowe, przygotowanego przez uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Kłaninie. Projektu LINE, energia bez ograniczeń, przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Samoninie. Oraz projektu SOS Dajmy Jeść, przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Samoninie. Przechodzimy do nagród. Miejsce trzecie dla projektu Syreniada szlakiem Syrenki Usteckiej. Projekt został przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Elektryk imieniem Noblistów Polskich w Słupsku, a w skład zespołu projektowego wchodzili Dominika Wójcik, Kinga Czarnuch, Agata Kubiś, Małgorzata Sander. Celem projektu było stworzenie turystycznej mapy szlakiem Syrenki Usteckiej. Miejsce drugie. Projekt Ekotrendy, turystyczna baza ekoprzedsiębiorstw. Projekt przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Samoninie. W skład zespołu projektowego wchodzili Aleksandra Szczęsna, Julia Skierka, Wiktoria Bigus. Projekt miał na celu promocję ekologicznych dostawców, przedsiębiorstw, a także hoteli i pensjonatów. Miejsce pierwsze. Projekt Każdy dzień jest podróżą przez historię. Projekt przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Elektryk imieniem Noblistów Polskich w Słupsku, a w skład zespołu projektowego wchodzili Martyna Czekalska, Weronika Szulc, Milena Sycha, Weronika Marcjan. Projekt został zrealizowany w formie filmu, a jego ideą było zainspirowanie młodych ludzi do poznania historii miasta Słupsk. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym w branży
turystyka, sport i rekreacja i przemysł spożywczy. Proszę o głos ekspercki. Szanowni Państwo, serdecznie gratuluję udziału w konkursie. Mówię świadomie udziału, bo myślę, że już sam udział jest wielkim wyczynem. Oczywiście gratuluję odwagi, gratuluję serdecznie zwycięzcom. No i mam nadzieję do zobaczenia, dlatego że te osoby, które biorą udział w konkursach, zwykle pojawiają się w nich kolejny raz. I ja również mam taką nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Wszystkiego dobrego, serdecznie gratuluję, bardzo dziękuję. Do widzenia. Branża transport, logistyka i motoryzacja, przemysł morski. Wyróżnione zespoły. Projekt od parowego do hybrydowego, przygotowany przez uczniów zespołu szkół w Nowym Dworze Gdańskim. Projekt zaopatrzenie punktów sprzedaży detalicznej, pełny sukces czy potrzeba zmian, przygotowany przez uczniów zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku. Projekt łańcuch przyszłości, przygotowany przez uczniów powiatowego zespołu szkół nr 2 w Kościerzynie oraz projekt HINT, przygotowany przez uczniów technikum nr 2 w Chojnicach. Miejsce trzecie. Projekt Twoja ekologiczna paczka, przygotowany przez uczniów zespołu szkół ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim. W skład zespołu projektowego wchodzą Jolanta Winiarska, Dawid Friedrich, Amelia Jakubowska, Maja Lisiewska. Celem projektu było polepszenie jakości dostaw paczek kurierskich oraz ekologicznego pakowania paczek. Miejsce drugie. Projekt pojazd Drift Trike z napędem elektrycznym, przygotowany przez uczniów zespołu szkół w Prabutach. W skład zespołu projektowego wchodzili Marcel Maciejewski, Michał Pruchnicki, Jakub Wybult, Łukasz Zielonka, Dawid Perlik. Celem projektu było wykonanie pojazdu o napędzie elektrycznym jako alternatywy dla pojazdów spalinowych. Miejsce pierwsze. Projekt statek prom pasażersko-samochodowo-kolejowy z napędem pneumatycznym na sprężone powietrze. Projekt został przygotowany przez uczniów zespołu szkół mechanicznych i logistycznych w Słupsku. W skład zespołu projektowego wchodzą Kacper Biniek, Oskar Mikołajczak, Daniel Gzik, Marcin Solarczyk, Igor Sadowski. Celem projektu było opracowanie projektu statku napędzanego silnikiem pneumatycznym z zastosowaniem wagi elektronicznej, która waży pojazd i za pośrednictwem suwnicy umieszcza określony pojazd na odpowiedni pokład ładunkowy. Statek ma posiadać również system bezpieczeństwa z automatycznym zraszaniem podczas pożaru. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym w branży transport, logistyka i motoryzacja i przemysł morski. Proszę o głos ekspercki. Dzień dobry. Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu. To były wspaniałe projekty, które Państwo za pomocą platformy internetowej przedstawiliście. Oczywiście szkoda, że nie było nam dane spotkać się face to face. Pewnie więcej ciekawych rzeczy Państwo byście dopowiedzieli. Gratuluję także odporności na stres związany z pracą z kamerą, z pracą z prezentacją. Gratuluję nauczycielom i opiekunom. Wierzę, że te projekty znajdą zastosowanie w praktyce gospodarczej. Przede wszystkim gratuluję zwycięzcom, ale gratuluję wszystkim zwycięzcom, bo każdy z Państwa jest zwycięzcą. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Chciałabym pogratulować wszystkim zespołom projektowym oraz ich opiekunom, którzy na pewno włożyli ogrom w pracy w przygotowanie swoich uczniów. Wszystkie prace wywarły na nas ogromne wrażenie. Byliśmy zaskoczeni waszą wiedzą na temat poszczególnych tematów. Zarówno tej wiedzy takiej szkolnej, jak i tego, co musieliście
się douczyć tak naprawdę, aby stworzyć dane projekty. Oczywiście duże wrażenie nas zrobiło, jeżeli to, że potrafiliście się zorganizować mimo tych trudnych czasów i udało wam się stworzyć na naprawdę bardzo kreatywne projekty. Bardzo wam dziękujemy za to, ponieważ to zawsze jest dla nas takie przyjemne oglądać, jak młodzież potrafi stworzyć tak ciekawe pomysły, tak kreatywne, i wierzymy, że kiedyś to zostanie wykorzystane, te wasze innowacje. Dziękujemy bardzo i gratulacje jeszcze raz dla wszystkich uczniów. Branża chemia lekka i środowisko. Wyróżnione zespoły. Projekt Chemik na miejscu zbrodni, przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim. Projekt Czy chemia może sprawić, że się zakocham? O hormonach w mózgu, przygotowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim. Projekt Wielki skok dla ludzkości, czy chemia podoła temu wyzwaniu? Przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim. Projekt Natura w domu, przygotowany przez uczniów Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku oraz projekt Żelazo w wodzie działa w twojej szkodzie, fenomenalne sposoby usuwania żelaza z wody, przygotowany przez uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku. Przechodzimy do nagrod w branży chemia lekka i środowisko. Miejsce trzecie, projekt Sekrety Sąsiadów, przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie. W skład zespołu projektowego wchodzili Klaudia Kamińska, Klaudia Konkol, Marta Konkel, Jowita Buczyńska, Dorota Maszka. Celem projektu jest uświadomienie roli jeży w ekosystemie. Projekt stwarza sobie za cel edukację w tym zakresie oraz propozycję budowy domków dla jeży. Miejsce drugie. Projekt Dom Murarek, przygotowany przez uczniów Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku. W skład zespołu projektowego wchodzą Wiktoria Kos, Wojciech Maniewski, Radosław Migowski. Celem projektu jest stworzenie domu do uloterapii. Projekt ma upowszechnić dobroczynne składniki pszczelego powietrza i jego pozytywny wpływ na ludzki organizm. Miejsce pierwsze, projekt Lecznica na kółkach, przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie. W skład zespołu projektowego wchodzą Joanna Byczkowska, Oliwia Czaja, Karolina Półzdrowska, Dawid Dejk, Kinga Drewa. Celem projektu jest stworzenie gabinetu weterynaryjnego w wersji mobilnej. Projekt miał zwiększyć dostępność do lecznicy w sytuacjach kryzysowych i nieprzewidywalnych. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym w branży chemia lekka i środowisko. Proszę o głos ekspercki. Muszę powiedzieć, że właśnie już po raz czwarty zasiadam w komisji tego konkursu i zauważam, że z roku na rok jest coraz większe zaangażowanie młodzieży. Te prace są coraz bardziej kreatywne, coraz bardziej pomysłowe, więc uważam, że tutaj należy wam się takie słowo uznania. Doceniam to, że chcecie się rozwijać, że wykorzystujecie swój potencjał, że no, chcecie poznawać nowe rzeczy, że też nie poddajecie się trudnościom, więc no, bardzo cieszę się, że podejmujecie to wyzwanie, że chcecie startować w tym konkursie. Widzę też taką determinację, ponieważ jak już patrzę z perspektywy lat, to pojawiają się osoby czy zespoły, które w kolejnych latach startują w tym konkursie z powodzeniem i
widzę, że właśnie to jest też taką motywacją, żeby w kolejnym roku też wziąć udział i pokazać nowy pomysł albo też udoskonalić ten wcześniejszy pomysł. Więc no, myślę, że to te wszystkie wasze działania należy docenić, ale nie tylko wasze, bo też uważam, że to, że wy bierzecie udział w tym konkursie, jest zasługą waszych opiekunów, waszych pań nauczycielek czy panów nauczycieli. I z tego miejsca chciałam im podziękować za motywowanie was, za takie wsparcie, którego wam udzielają i też wiem, że bardzo wam kibicują, bo miałam okazję rozmawiać też z niektórymi z opiekunów. Więc no, myślę, że ten konkurs jest no, taką ciekawą inicjatywą i przyczynia się do tego, że odkrywacie swój potencjał i bardzo się z tego cieszymy i myślę, że w kolejnych latach jeszcze też będziecie mieli okazję wziąć udział w konkursie. W imieniu organizatora konkursu oraz kapituły ekspertów serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom w poszczególnych branżach. Zapraszam na krótką prezentację tegorocznych prac. Obiekt się zbliża, częstotliwość sygnałów ostrzegawczych wzrasta. Okej. Tak, i tu byśmy mieli model. Model został zaprojektowany w programie Blender i został przerzucony. Akurat teraz prezentuję Państwu ten projekt w Adobe Dimension, gdzie po prostu nadałem różnych barw oraz tekstur. Również pasteryzację mającą na celu przedłużenie daty ważności naszego produktu. Dotarliśmy z naszymi obiadami do banku, przez internet. Do osób starszych, którzy boją się kontaktu z innymi. Oni dowiedzieli się przez znajomych i osoby młodsze. Do rodzin na kwarantannie. One się dowiedziały od nas oraz przez stronę. Dzięki informacjom, które szpital przekazywałby do tej aplikacji, tego programu, dyspozytornia mogłaby w bardzo szybki sposób wyznaczyć szpital najbliższy, do którego pacjent, w tym przypadku zakażony koronawirusem, mógłby natychmiastowo trafić na taki oddział bez narażania jego zdrowia i życia poprzez długi proces oczekiwania.
podczas korzystania z aplikacji wcale mamy dostęp do naszych zamówień, a stamtąd możemy łatwo sprawdzić, na jakim etapie przygotowania jest nasza paczka. Możemy też śledzić nasze przesyłki na mapie, przez co wiemy dokładnie, gdzie się one znajdują oraz za ile u nas będą. I chcielibyśmy przybliżyć Państwu temat hormonów mózgu oraz tak naprawdę, gdzie one są i jak działają. I odpowiedzieć na bardzo interesujące pytanie. Czy chemia może sprawić, że się zakocham? A tak konkretnie o hormonach mózgu. Zapraszam do wysłuchania. Ale w takim słoiczku mamy miodek. I w własno robionym woreczku mamy również pyłek pszczeli. Może tak pokażę. Ale no za dobrze nie widać niestety. I mamy również pierzgę. Na potrzeby naszego projektu stworzyliśmy otwarcie od góry naszej karetki oraz otwarcie płyty bocznej. O. Jak mogą Państwo zauważyć, nasza karetka ma osobno kabinę kierowcy, oddzieloną od gabinetu weterynaryjnego.